kierowniku ostatnie przełamanie też było na wyjeździe z chodnicami, to i tym razem pewnie. Z chodnicami zawsze dobrze na wyjeździe. Jeszcze nie przegraliśmy w ogóle z nimi chyba, nie? Nie, na wyjeździe. Siema. To jest Mariusz Lej. Rymek, jesteśmy w samym sercu Morów Tucholskich. Powiedz parę ciekawostek na ten temat. Wybieram swoje. Dobra. Ty, Jasiu, może coś wiesz na temat Morów Tucholskich? Bardzo dużo wiem. Bardzo dobrze. Piękne. Tak, ja też się zgadzam, są piękne. Jak się, Damian, czujesz po otrzymaniu nominacji do 11 kolejki? Zawsze mamy te później robić, nie? Nie. Jestem zawiedziony, że nie zrobiliśmy trzech. Ale pierwsza nominacja, nie? Pierwsza nominacja? Rado! Gonzi mówi, żebym ci zapytał, jak się czujesz po czerwonej kartce. Dobrze, ale zapytaj go, jak się czujesz. No, zadzwoni. Bo ty wierzę. Najbardziej blond w drużynie. Karol, teraz ciebie będę nagrywać, mówisz, że Adamsa jest za dużo, to... Zostaniesz gwiazdą? Nie nagrywał. Adamsa wszędzie jest dużo. No bo siedzi obok mnie. A bo za tym on, wiesz, on jest taki medialny, nie? Się nadaje do tego. Skomentujesz to jakoś? Ale zobacz, pieskownicę ci zrobili. Dobre wybicie będzie, czy nie bardzo? Czy amortyzacja przy lądowaniu raczej? Dramat. Jak balerownik teraz będziesz. Go! Jestem. Nie no. Znowu się spotykamy w czworo. A, prawie. Kamerę nastawić. Od początku specjalni wychodzimy naładowani. Jest pozytyw, jeżeli chodzi o głowy, ale nikt nie odpuszcza. Jasne? Każdy jest odpowiedzialny, jest koncentracja. Jedziemy, to jest dla nas najważniejszy dzisiaj mecz. Jedziemy! O zwycięstwo! Dawaj! Po trzy punkty, dawaj, pory! Kto wygra mecz? Wygra! Tych strat, chociaż chwała zespołowi za to, że do końca walczył i chciał odmienić losy tego spotkania. LMTP New Media.